Dzień dobry Państwu. To portal radomsko24.pl, program w temacie. Dzisiaj gościem Państwa i moim zaproszenie do programu przyjął Arkadiusz Ciach, przewodniczący Nowej Lewicy w powiecie radomszańskim. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Panie przewodniczący, Lewica przed wyborami już ułożyła się, tak to nazwę kolokwialnie, z listami do powiatu, sejmiku, miasta. Czy są jeszcze jakieś przetasowania? Bo to najważniejsza informacja, która ukazała się na naszym portalu w zwiastunie naszej rozmowy, to ta, że nie tylko na poziomie miasta, ale również powiatu Lewica startuje wspólnie z Platformą Obywatelską. Nastąpiło porozumienie pomiędzy tymi dwoma podmiotami, czyli Koalicją Obywatelską i Nową Lewicą, zarówno na szczeblu miasta, jak i na szczeblu powiatu. Ale w całym kraju, rozumiem, to Nie, nie, jest. nie, nie, nie. Czy Mówimy o tylko powiecie tu? radomszczańskim, ale nie tylko w powiecie radomszczańskim. Tak jest w Bełchatowie, tak jest w Pietrzkowie, przynajmniej w okolicy najbliższej, u naszych sąsiadów. Idziemy razem. Jest to dokończenie naszej misji z 15 października, kiedy obywatele, wyborcy postanowili, że powinniśmy przejąć stery władzy w państwie, a teraz chcemy, żeby obywatele zechcieli wypowiedzieć się na temat naszych wspólnych działań w samorządzie, zarówno tym miejskim, gminnym, jak i powiatowym. Niektóre ugrupowania jeszcze robią takie, nazwijmy to, przetasowania. Czy na listach Nowej Lewicy będą też jakieś nazwiska, comebacki, powroty, jak na przykład do wspólnego samorządu Jakub Jędrzejczak, czy w Polskim Stronnictwie Ludowym będzie startował były starosta, wicestarosta Jerzy Kaczmarek? Takie nazwiska znajdziemy na listach tutaj? To znaczy, od nas nikt nie odchodził, to Może inne ktoś przyszedł? ugrupowanie. No jest dużo nowych ludzi, natomiast my stawiamy tutaj nas bardzo sprawdzone nazwiska. Kandydaci są znani naszym rozmówcom, czyli Koalicji Obywatelskiej. Rozmawialiśmy na temat każdego z nazwisk. Oddelegowaliśmy swoich ludzi do list miejskich, tam po jednej osobie w każdym okręgu wyborczym. Są to ludzie doświadczeni w działaniu, oni nigdzie nie błądzili, nigdzie nie chodzili. To są ludzie lewicy. Podobnie jest w powiecie, też nikt od nas nie jest znikąd, to są ludzie lewicy od zawsze i zaangażowani w działalność społeczną. Mówi pan, że osoby i osoby sprawdzone, nazwiska też, kilka nazwisk. Na przykład na liście powiatowej znajdzie się takie nazwisko jak Janusz Pachulski, były wójt gminy Gidle, no postać znana wszystkim. Będzie też Artur Koski w okręgu przedborskim, też znana postać, człowiek prześladowany przez były władze tego miasta, wyrzucony z pracy, przywracany przez sąd. To są weterani walki z PiS-em, weterani walki o demokrację, o niezależny kształt samorządu. Na listach miejskich mamy Grześka Grabnego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedy został wybrany przez załogę swoim przedstawicielem wobec władz. Szybko został spacyfikowany, ponieważ upomniał się o 13 pensje dla pracowników TBS-u. My mamy ludzi, którzy nie cofną się w walce o sprawy ideowe i samorządowe. Łukasz Więcek, to jest też wasz kandydat na prezydenta miasta Radomska. Dlaczego popieracie go? No ja bym powiedział tak, no, jest również obecny prezydent, który startuje, też stowarzyszenie bezpartyjne. Dlaczego nie Jarosław Ferenc? Uważamy, że Łukasz Więcek będzie lepszym prezydentem z kilku powodów, ponieważ my jesteśmy po rozmowach, my znamy swoje poglądy Czyli ta rozmowa, polityczne. ale wejdę panu w zdanie, bo mi umknie. Czy również takie rozmowy, gdzie ktoś szukał poparcia, czy chcieliście jakieś kwestie rozwiązać, to były między na przykład ugrupowaniem RDR-u a Nową Lewicą, czy nie? Nie było takich rozmów. Nikt z nami z RDR-u nie rozmawiał. Zresztą ta współpraca, nazwijmy, układała się nie najlepiej z panem prezydentem, jak chociażby w sprawie zagospodarowania terenów przy pomniku na Kopcu, gdzie idealne miejsce na kontynuację ścieżki rowerowej, to co Lewica wcześniej proponowała. No niestety tam musieliśmy korzystać z pomocy tłumacza. Tłumaczem był Wojciech Lęk, który tłumaczył panu prezydentowi, co my chcemy. Podobnie nam się nie podoba walka z dziećmi ulicy Zgody, kiedy prezydent podjął właściwie walkę. Jak ja powiedziałem, że ten placyk, który dzieci sobie zagospodarowały, trzeba by zrobić zgodnie z prawem, ale żeby był jak najszybciej uruchomiony, bo to inicjatywa dziecięca była To tak było coś, co naprawdę. zagrażało życiu To, dzieci i tak, ale bezpieczeństwu. należało podjąć szybko decyzję, pomóc tym dzieciom wybudować wszystko bezpiecznie, zgodnie z prawem. To wie pan, co jaką odpowiedź uzyskałem? Żeby dzieci z ulicy Zgody chodziły sobie na glinianki. Tak. Tak, pan prezydent zareagował na inicjatywę dziecięcą. Ale natomiast i wiele takich innych spraw z panem prezydentem, jak już nie mamy wspólnego języka,
Z całym szacunkiem oczywiście, bo ja bardzo dużym szacunkiem jestem, darzę pana prezydenta, jego wiedzę, kompetencje, natomiast nie wychodzi mu ta prezydentura. Z panem Więckiem rozmawialiśmy i ustaliliśmy, że trzy takie rzeczy najważniejsze, które mógłby zrealizować, a byłyby to jednocześnie nasze postulaty, to choćby Centrum Seniora i organizacji pozarządowych, bo dziś wiemy, jak to wszystko jest. Ci ludzie spotykają się jak mogą, albo nie mogą, są przeganiani z sali na salkę. Musi być Centrum Seniora i organizacji pozarządowych z prawdziwego zdarzenia i to mamy ustalone. Chcemy też doprowadzić do tego, aby 1% budżetu miasta to były środki przeznaczone na organizacje pozarządowe. Bo dzisiaj sam pan wie i państwo, którzy nas oglądają, wiedzą, jak niedoinwestowany jest sport, choćby masowy, w Radomsku. Chcemy też poprawy funkcjonalności miasta, ścieżki rowerowe, parkingi i tak dalej, i tak dalej. Chcemy też równomiernego rozwoju miasta. Nie wrzucamy 32 milionów w jedną dzielnicę, a inne dzielnice, powiedzmy, nie mają żadnych inwestycji. No tak nie może być. I jeszcze jedno. Radni, którzy ewentualnie zostaną wybrani, nasi lewicowie, nigdy nie zagłosują, obojętnie kto będzie prezydentem, za podwyżką podatków, opłat za ścieki i tak dalej. To jest to, co my chcemy. A ja myślę, że pan powie, że radni zrzekną się swoich diet radnych. To znaczy ja tak kiedyś zrobiłem, ale ja nie namawiam innych do tego, bo to są środki, które można przeznaczać również na działalność publiczną, niekoniecznie na traktować to jako prywatne utrzymanie. Jest pan w stanie podsumować obecny okres pracy Rady Powiatu, którym pan jest radnym? To był dobry okres, czy to był... To znaczy okres był trudny przede wszystkim, natomiast to, co wyszło co mnie osobiście stwarza satysfakcję, to jest organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych, to, o co zabiegałem. To pomoc dla tych dzieciaków, które są pozbawione władzy rodzicielskiej, bo na przykład rodzice zmarli, albo rodzice piją alkohol i zapominają, że te dzieci mają. Te dzieci nie miały się gdzie podzieć na terenie powiatu. My jako Lewica zaproponowaliśmy to do programu i cieszę się, że wtedy i Platforma Obywatelska była za tym pomysłem i koledzy i koleżanki z PiS-u. Nie było niejako głosu sprzeciwu. Dwie placówki Kamil powstały. One są faktem i w przyszłej kadencji należy je rozbudowywać. To, co nie wyszło, nie wyszła matura międzynarodowa. To, co chcieliśmy, ale no, pan wybaczy, ale przy obecnej koalicji, przy naczelniku oświaty, panu Kucharskim, rzecz niewyobrażalna, nawet nie ma o czym mówić. A my chcemy w następnej kadencji matury międzynarodowej, języka wykładowego angielskiego w tych klasach, które zostaną objęte tym programem. To chcemy zrobić. To rozumiem, że nie był pan za bardzo podbudowany tym, gdy część radnych podjęła uchwałę o obronie mediów publicznych? To znaczy, jak pan to określił? To był cyrk? To był cyrk polityczny na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości, bo oni nie mają co ze sobą teraz zrobić. Po prostu mieli jakiś zbędny czas, wykorzystali go na tą chucpę, na tą szopkę polityczną. No i tyle. No. Oni nie mogą się pogodzić z tym, co stało się 15 października. Oni jeszcze nie z tego ciosu są cały czas znokautowani i chodzą tacy jak błędni po ciosie. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Oni bronili czegoś, czego nie można i nie znajduje powodu bronić. Ja nazwałem. Przecież znaczna część Polaków nazwała tą telewizję szczujnią. No i tyle. Nie? Tak to po prostu jest. Natomiast podbudowała pana taki fakt, takie obrazki, jak posłanka z naszego regionu. No. Posłanka z Radomska forsowała Straż Marszałkowską, chcąc udostępnić wejście do Sejmu Wąsikowi i Kamińskiemu, jakby nie było dwóm osobom skazanych prawomocnym wyrokiem sądu na 2 lata. Znaczy, nasza koleżanka posłanka, szanowna pani poseł, mnie nie zdziwi niczym. Ja widziałem różne szopki w jej wykonaniu. No to była jedna z bardziej wyreżyserowanych. Aktorskie zdolności zostały wyeksponowane, bo przecież innych nie ma. Czyli to pana nie zaskoczyło, rozumiem? Nie. Mnie w wykonaniu tej pani nic nie zaskoczy. Nie wiem, czy pan pamięta, jak nasza posłanka ukochana referowała potrzebę zmiany kodeksu wyborczego, po czym po 3 dniach powiedziała, że dokładnie odwrotnie trzeba zrobić. To jest tak, też się tak zdarza. Radny Ciach, Rady Powiatu, Nowa Lewica startuje z listy i gdzie? Z jakiej listy? Arkadiusz Ciach kandyduje z listy Koalicji Obywatelskiej jako polityk i działacz Nowej Lewicy do Rady Powiatu Radomszczyńskiego, pozycja numer 2. Podobno będą obsadzone wszystkie mandaty również do Sejmiku Wojewódzkiego. Kto startuje z listy do Sejmiku Wojewódzkiego? Czy wyraziła
zgodę, czy zdecydowała się Magdalena Spólnicka, czy mogę o to zapytać pana? To znaczy, nie czuję się rzecznikiem tamtej partii koalicyjnej w tym przypadku. Myślę, że pani Magdalena to powinna ogłosić, czy startuje, czy nie startuje. No mówię, no, jest mi mocno niezręcznie. No dobrze, jak były takie rozmowy koalicjantów Lewicy i Platformy Obywatelskiej, nie padały takie sugestie, pytania, zapytania, kto, gdzie? My rozmawialiśmy o listach do miasta i rozmawialiśmy o listach do powiatu, bo tego dotyczy nasze wspólne porozumienie. Natomiast sejmik, na pewno idziemy oddzielnie, więc to jest, sprawy list sejmikowych Lewicy są naszą sprawą, a sprawy list Koalicji Obywatelskiej są sprawą tej drugiej partii. Chyba nie był pan u mnie przynajmniej rok czasu w programie, w temacie. Nie pamiętam, ale dawno. Ale dawno, ale czuje pan się dobrze, klimat? Przede wszystkim rozmówca sprawia to, że czuję się dobrze i fajnie mi się rozmawia. To ja za to bardzo dziękuję, ale niestety mam taką przykrą informację, że mimo silnych starań nie jestem w stanie zaprosić do programu w temacie na portalu Radomsko24 pani starosty Beaty Pokory. Serdecznie zapraszam do rozmowy. No nie użyję tu osobistego wdzięku, no bo łysy i stary to nie mam co z tym robić, ale chciałbym zaprosić jeszcze raz, robiłem to przynajmniej chyba 4 razy, może teraz tutaj w towarzystwie Arkadiusza Ciacha uda mi się to zrobić. Zapraszam serdecznie do programu w temacie, pani starosto. Dzisiaj to już wszystko, ja dziękuję panu bardzo za przybycie, za dziękuję rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, ale z tym, jak pan mówi, łysy stary, z tą łysością jest pewna zaleta, bo przecież nikt nie zarzuci panu koloru włosów, no właśnie, tak jak Tuskowi. To jest ważne. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne rozmowy w temacie o godzinie 19:45 w poniedziałek, środę i piątek.